Cześć, nazywam się Maciej Kosowski, jestem dyrektorem działu Get Response Enterprise w naszej firmie. Nadaję właśnie na żywo z konferencji E-Commerce Insights w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik. Marketing Automation jest o tyle ciekawe, że mam wrażenie, że już jest tak nasycone tymi wszystkimi trendami, że niewiele nowych i bardzo przełomowych trendów może się pojawić na tym obszarze marketingu. Jestem większym zwolennikiem, żeby optymalizować i dopracowywać to, na co automation dzisiaj już pozwala. Przede wszystkim to, co jest kluczowe i będzie takim moim zdaniem kluczowym czynnikiem sukcesu w przyszłym roku, jeżeli chodzi o automatyzację marketingu, to jest lepsze zintegrowanie działań właśnie w obrębie tej automatyzacji z innymi obszarami, które są u nas w firmie bardzo kluczowe. Mam tu na myśli m.in. hurtownie danych, systemy sklepowe, dane transakcyjne. Wiemy doskonale, że główną siłą i jakby powodem, dla którego firmy korzystają się z automation, jest doskonała personalizacja i dostarczanie takich bardzo wartościowych, rekomendowanych produktów, treści, zamówień swoim obecnym i potencjalnym klientom. Jeżeli automation, platforma do automation działa w oderwaniu dzisiaj od CRM-u, od wszystkich innych systemów danych, nie pozwoli Wam na tak skuteczne wykorzystanie całego potencjału tego narzędzia. Więc w mojej opinii, zamiast patrzeć na nowe, przyszłościowe trendy pod tytułem Big Data, AI, coś, czego nie zaaplikujecie jeszcze w bardzo praktyczny sposób w Waszych firmach, spójrzmy na to, jak lepiej zasilać obecne rozwiązanie automation danymi, które dzisiaj już macie, danymi na temat tego, co Wasi klienci kupują, czym się interesują, jaki budżet, jaki przedział finansowy, jakim przedziałem finansowym dysponują, jeżeli chodzi o zakup produktów, żeby zmaksymalizować to, z czego dzisiaj już korzystacie i mieć pewność, że wykorzystujecie absolutnie maksymalny potencjał z automatyzacji marketingu. Zdecydowanie jest dużo miejsca w automatyzacji marketingu na emocje i na kreatywność. Marketing to emocje. Jeżeli go automatyzujemy, to nie znaczy, że powinien być tych emocji pozbawiony. Ja dzisiaj mówiłem o tym na konferencji E-Commerce Insights, że nie możemy przeceniać technologii, narzędzi nad treść, którą chcemy uraczyć naszych potencjalnych klientów. To znaczy, marketing automation jest wspaniałym narzędziem, które pozwala doskonale personalizować i dopasować to, co chcemy przekazać naszym klientom w bardzo indywidualny sposób. Nie możemy jednak iść w takim kierunku, gdzie automatyzacja stanie się pewną robotyką, gdzie będziemy w sposób bardzo generyczny komunikować się z naszą bazą klientów i potencjalnych klientów. W automation, jeżeli chodzi i o dopasowanie naszego przekazu, i o niesienie emocji, i o wykorzystywanie landing page'y, e-maili, SMS-ów do tego, żeby te emocje przekazywać, tych miejsc jest bardzo, bardzo wiele. Automation pozwala w pewien sposób uspójnić zarządzanie tymi procesami, pozwala je usprawnić, ale nigdy nie powinien nas tych emocji wyzbywać. Jestem zdania, że narzędzia i technologia pozwalają w niesamowity sposób przyspieszyć to, co chcemy dzisiaj osiągnąć, jeżeli chodzi o marketing. Szczególnie w kontekście marketing automation. To są procesy, to są systemy, które w niebywały sposób pozwalają na optymalizację sprzedaży, na przyspieszenie konwersji w sklepach internetowych. Niemniej jednak nie możemy zapominać o tym, że narzędzia nie zastąpią pracy marketera. Znaczy, ja nie jestem zwolennikiem teorii, że automation będzie redukować etaty w działach marketingu. Wręcz przeciwnie, automation generuje fantastyczne rezultaty, natomiast automation potrzebuje wsparcia doświadczonych marketerów, copywriterów, strategów, operatorów kampanii, osób, które będą zarządzały tymi systemami. Jest niebywała siła w tym, jak możemy mieć wpływ na e-commerce, na ilość sprzedaży. Niemniej jednak musimy pamiętać, że to nasza opowieść o naszej marce, o naszej firmie, treści, które możemy serwować naszym klientom, są tym nieodzownym elementem, są jednym z trzech czynników sukcesu, o których ja dzisiaj mówiłem. Żeby być skutecznym w automation, potrzebujemy narzędzia, potrzebujemy strategii, potrzebujemy treści. Bez tych trzech elementów, które są sobie równoważne, nie osiągniemy tego sukcesu, o którym słyszymy często to na konferencjach i w branżowych badaniach.